Płacząca ikona Bożej Matki z Jezusem. Nadzieja nawrócenia narodu Polski. Prośby do narodu Polski Najświętszej Marii Panny Dziewicy i jej umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Polska. Od 29 marca 2020 roku na ikonie Matki Bożej Marii z Dzieciątkiem Jezus pojawiły się pierwsze łzy i wciąż powstają nowe strugi łez na policzkach Najświętszej Marii Panny Dziewicy. Od 4 kwietnia Jezus także zaczął płakać. Miejsce przebywania tej cudownej ikony jest w tej chwili utajone dla bezpieczeństwa i przyszłości jej upublicznienia we właściwym czasie i miejscu wskazanym przez Najświętszą Marię Pannę Dziewicę. 13 kwietnia 2022 roku spłynęły prośby i obietnice od Najświętszej Marii Panny Dziewicy i jej umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Boża Matka Maryja z Jezusem płaczą i proszą całą Polskę o, po pierwsze, pokutę, modlitwę nieustające wynagradzające msze święte za grzechy nasze i narodowe. Po drugie, przywrócenie świętych praw Bożych w codziennym życiu każdego z nas i polskim prawie, konstytucji. Po trzecie, jak najszybsze dokończenie pełnej, powszechnej, narodowej intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Obietnice Najświętszej Marii Panny Dziewicy i Jezusa Chrystusa za wypełnienie prośby przez naród Polski. Po pierwsze, wywyższenie Polski i ustanowienie jej przewodnikiem dla narodów we wszystkich dziedzinach. Po drugie, ustabilizowanie Polski jako mocarstwa wśród narodów, tak, że narody wszystkie będą uczyły się od Polski, jak stać się bratem i siostrą, by żyć w pokoju, szczęściu, dostatku wszelkich potrzebnych dóbr i bogactw. Po trzecie, podniesienie Polski do rangi światowej ostoi duchowej, opartej na świętym Bożym prawie, które będzie propagowała i wdrażała do wszystkich narodów. Jezus Chrystus, Król Nieba, Polski i Świata, błogosławi cały naród polski na podjęcie i wypełnienie próśb. W imię Ojca, w imię moje, Jego Syna i Ducha Świętego. Można już zamawiać obrazek Płacząca ikona Matki Bożej Marii z Jezusem. Nadzieja nawrócenia narodu Polski z modlitwą. Telefonicznie lub SMS-em. 505 317 319.